Budzisz się w roku 2015. Nikt jeszcze nie słyszał o nowej oraz rewolucyjnej technologii klikania, zwanej Draklik. Witajcie, piękny poranek. Obok ciebie w łóżku leży roznegliżowany Rocket Kane 100. A czekaj, przecież on nawet jeszcze nie powstał. Idziesz do kuchni na uroczyste śniadanie. Po śniadaniu zmierzasz do twojego ulubionego miejsca na ziemi. Mowa tutaj o pokoju nerda. Siadasz na twoim ulubionym fotelu RGB wykonanym ze skóry RGB. Włączasz kompa RGB i zaczynasz nagrywać zwykły samigrinowy film z Bed Wars. Siema. Tak, dobrze usłyszeliście. Dzisiaj zostałem pozbawiony najlepszego sposobu klikania, czyli drag klika. Jak to przetrwałem? Możecie się tylko dowiedzieć oglądając dalszą część odcinka, a więc... Oglądajcie! Dobra, koniec tego pierdolenia głupiego. Gramy. A więc tak, ja w ogóle powiem wam, że bez drag klika jestem jak bez ręki autentycznie. Bo naprawdę, nie umiem totalnie grać bez drag klika. Już próbowałem kilka rynek zagrać i był problem, naprawdę. Ogólnie to, miałem ogólnie pomysł na początku generalnie, że ogarnę sobie moonwalka i tak dalej, w sensie, bo moonwalk bez drag klika nie jest trudny, wystarczy umieć double klikować, ale powiem wam, że są problemy, jednak na Hypixelu, a na Craftplayu to jest różnica, bo na Craftplayu jest mniejszy ping i tak dalej, więc no ogólnie rzecz biorąc, jedyną zaletę, którą mogę mieć na tym odcinku, to jest chyba to, że po prostu umiem grać na mózg czasami, a czasami nie. I będę pewnie ich robił na fireballe i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak naprawdę poradzić sobie bez drag klika, kiedy ja budując się zawsze praktycznie się buduję drag klikiem. Nawet jak schody buduję, to buduję drag klikiem. Więc teraz mam giga problem. No dobra. Nie wiem w sumie co zrobić, wiecie co? Ja poczekam jak on przyjdzie troszkę. Albo dobra, robimy cyk jumpa. O, dobra. On tu spadnie pewnie. A jak tu spadnie, to będzie miał... Czekaj, co? On spadł czy nie? A co? Skąd się tutaj XD? Skąd się tutaj wziął? Sia, byku. Gdzie uciekasz? Ej. Yo. Dobra, GG. Ale właśnie w takich momentach da się bardzo łatwo stwierdzić, że jednak draklik jest mega potrzebny. No ale tym bardziej jak ja po prostu, wiecie, jestem przyzwyczajony do... używania tylko drag klika do budowania się. Jitter klika w ogóle nie użyłam, więc teraz jak się buduje, to się buduje 3 razy wolniej, o ile nie 100 razy wolniej. Ogólnie nagrywam koło 24, więc jestem już giga zmęczony naprawdę. A w sumie jak to codziennie teraz, bo jak wiecie, rozpocząłem daily. Nie wiem ile przetrwa to daily, ale na pewno do czwartku przetrwa, no bo w czwartek wyjeżdżam w góry. No dobra. Ej, bo on mnie ominął jakoś, ale chuja mu to da, wiecie? Wiecie dlaczego? No właśnie. Dlatego. Ziobra kurwa! Do czwartku jest daily z tego powodu, iż w czwartek wyjeżdżam w góry. I w czwartek pojawi się ostatni film, nie wiem o której godzinie, ale szczerze wydaje mi się, że koło... No tak strzelam, że koło... piątej, szóstej, kurde, nie wiem o której wrzucę ten odcinek. Bo nie wiem o której będziemy wyjeżdżać, jeśli będziemy o szóstej wyjeżdżać na przykład. No to będę zmuszony wrzucić film koło piątej. Dobra, cyk. Mordo, please give up. Wow! Oj, się przestraszyłem, Jezus Maria. Dostałem palpitacji serca. Oho, White idzie do mnie. Whiteor, 2-1-1-5. Sheesh. Ej, czekajcie, czego? Dobra, myślałem, że on w to wejdzie. Jakby w to wszedł, naprawdę byłby dosyć niemądrym obywatelem Polski. Kurwa, jakiej Polski? To jest pewnie Ameryczka. Chociaż nie wiadomo. Dobra. Powiem wam tak, pójdę do góry sobie. Cyk. I cyk. No! Dobra, GG. Ice game, boy. Wow, ale to było szybkie, Franek. O! Okej. Nie, ja nie chcę betrayda. Ja nie chcę betrayda, za Chiny nie chcę betrayda. Już wolę, żebym tutaj stracił HP dużo. I naprawdę nie chcę betrayda, bo akurat betrayd tutaj się nie opłaca, bo klaczować nie chcę mieć na jitter kliku. To będą problemy już wtedy. O kurde. Dobra. No co w ogóle? Co kurwa? Nie, czekajcie, musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Grey przeszedł całą mapę tylko po to, albo aby mnie zabić, albo żeby zrobić SS-a. Nie wiem co chce zrobić. Jakby się zastanawiam. On chce chyba SS-a zrobić. Dobra.
Aqua zabity i teraz nie wiem, czy on pójdzie na mnie. W sumie nie wiem, czy to jest dobry widz, czy nie. Okaże się zaraz. Wow, ale szybkie to było. A, on to szybko zrobił. Zwinny chłopak. Ogólnie, jeśli chodzi o bicie się, to mi to nic nie zmienia, no bo nigdy się nie biłem drag klikiem. To by było pojebane na Hypixelie się bić drag klikiem. Ale no jeśli chodzi o budowanie, to naprawdę zmienia moje życie o 360 stopni. Robimy sobie szybko SS-a. Będę musiał cię zabić, bo nie chcę dostać bana na Hypixelu. O, no dobra. Dostałem palpitacji serca. Ping do mnie idzie, ja pierdolę. Dobra. Chuj, jestem w totalnej dupie, wiecie o tym? Dobra, wiecie co? Ja pójdę, skorzystam z tej sytuacji i pójdę do Pinka, który odsłonił sobie beda trochę. Chyba, że on skoczy do Voida, wtedy będę mieć przypał, bo mam mało bloków. Jeśli tak stanie, to chuj mi wdziąsło. Muszę dużo bloków, mieć dużo bloków na spierdolanie. Nie! No nie pierdolcie! Nie! Kurwa. Poszedłem na tryb, na którym jeszcze bardziej się upokorzę niż na Bedwarsach. Ale to nic, o to chodzi, żeby był fun. A pamiętam w ogóle kiedyś, jak grałem w Skywars, to ja w ogóle pamiętam, że grałem bez drag klika w ogóle. W sensie nie umiałem jeszcze tak dobrze drag klikować na Gloriusie Model O. I pamiętam, jak ja tutaj grałem. Kurde, to były czasy, powiem wam. To były kozak czasy. Dobra, teraz co zrobić, żeby się nie wyjebać? O oh my god. O! Nie. Dobra, cyk, cyk. Mam regenerację. W ogóle już ktoś jest na midzie, jest źle. Drodzy państwo. Okej, okay, on idzie do góry. Ja nie wiem, co on kurwa robi, jebany. Jebany, ja go biorę na raz teraz. Na raz już go biorę. O, spad! O nie! Ja, on tu idzie jakiś, tu. O oh my god. O, dobra, dobra. Ja sobie wezmę w tym czasie refa. Ło! O, dobra, ale fart. Co też skillowałem, więc git. Patrzcie to. Oho! Dobra, idę po niego, idę po niego. Idę po ciebie, gościu. Gościu. Chyba nie przeżył tego, co nie? Nie przeżył. GG. A ja wam życzę tak naprawdę miłego życia dalej. Pozdrawiam waszych starych, siostrę, brata oraz psa. Co tam jeszcze chcecie? Po prostu was żegnam. Trzymajcie się. Siema.